Wielki łomot, no myślę, że tutaj możemy być świadkami właśnie takiego mocnego, ofensywnego boksu. Czy będą grzmoty? Przekonamy się za chwilę. Czerwony strój na naszym ekranie, Dawid Michelus. Dwie walki w zawodowej lidze WSB. Dwa razy na dystansie 5 rund rywalizował Dawid Michelus. Bilans 1 do 1. Przegrał z Mohamadem Kładahim. Nieznaczna porażka, a jest to ćwierćfinalista Igrzysk Olimpijskich. To miało miejsce w Warszawie, ale teraz zaczynamy drugi półfinał kategorii koguciej. Na razie spokój, opanowanie. No i od razu agresywny, dynamiczny atak Michelusa. Szybka lewa ręka Dawida. Marek Pietruczuk szuka na razie swoich okazji. Teraz taka okazja się pojawiła na kontrę, ale nieśmiało tą prawą ręką uderzył Pietruczuk i to nie mogło dojść celu. Mieliśmy sporo niespodzianek w wadze 56 kg. Między innymi pożegnał się ze zmaganiami Mateusz Polski, a wszyscy tutaj ostrzyli sobie zęby właśnie na ewentualną rywalizację Michelusa z Polskim. Okazało się, że Mateusza już w tym turnieju nie ma. No ale jest Dawid Michelus. Na co dzień trenuje z Hubertem Migaczewem w Warszawie na sali Feniksa. Fantastyczne warunki tam są do treningów. No i powinno się to przekładać no, na umiejętności, na rozwój zawodnika. Na razie dość spokojnie, ale teraz mocno uderzył prawą ręką Dawid Michelus. Dzisiaj Dawidowi sekunduje Jerzy Baraniecki, zastępca Huberta Migaczewa w ekipie Husar z Poland. No ale teraz Marek Pietruczuk przechodzi do ofensywy. Na pewno nie przestraszył się Michelusa. Krótki lewy sierpowy. To ma być podobno recepta na Michelusa w tym pojedynku. Michelus w ostatnim czasie dużo, można powiedzieć, zmieniał kategorii wagowych, a to 60 kg. W tej chwili jest 56. Mocna lewy sierpowy w wykonaniu Michelusa, ale Pietruczuk nie daje absolutnie za wygraną i mamy taki zalążek walki cios za cios. Chwila przerwy, rozwiązał się but. No oczywiście trzeba się z tym szybko uporać. No i koniec pierwszej rundy. Te ostatnie sekundy w takim razie spędziliśmy na wiązaniu obuwia. Narożnik Marka Pietruczuka. Michał Nowak z PKW Poznań. Na reprezent Poznania będziemy obserwować w niedalekiej przyszłości, bo już w następnej walce Damian Wrzesiński. Pojedynek numer 5 na tę serię pierwszą poranną. Przewidzieliśmy 12 walk. Z tego co udało nam się ustalić, będą dwa walkowery. Ale będzie jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać, żeby o tym przypomnieć. Druga runda drugiego półfinału wagi koguciej. Czerwony strój Dawid Michelus, a jego rywalem Marek Pietruczuk. Myślę, że zaskoczył Dawid Michelus, bo ta pierwsza
runda nie była wyjątkowo agresywna w jego wykonaniu. To nie był taki joke, jaki potrafi Dawid robić w ringu, czyli ofensywa, dużo ciosów, duże tempo. Tym razem był boks rozsądniejszy, bardziej wyszukany, wyrafinowany, można byłoby powiedzieć. No i tak jak teraz widzimy, czeka Michaelus, szuka miejsca do ulokowania ciosu, nie robi wiatru, tylko raczej skupia się na tym, żeby każde uderzenie miało swoją wymowę. No i czekamy, czekamy na ataki. Nastawił się na lewy sierpowy Dawid Michaelus i znowu zaiskrzyło. Lewy prosty do kładka prawym, teraz przestrzelił Michaelus, od razu Pietruczyk próbował odpowiedzieć. Zderzenie głowami, na szczęście tej strony zasłoniętej kaskiem. Więc nie doszło do żadnego nieprzyjemnego zdarzenia. No stara się, stara się. Pietruczuk szuka swoich szans. No i teraz złapał lewym sierpowym Michaelusa. Szybka jest lewa ręka Dawida. Widać to gołym okiem. No i ta charakterystyczna pozycja Michaelusa, czyli takie podwójna garda, szeroko rozstawione ręce. No i szukać swojej szansy w kontrataku. Przestrzelił teraz akcję lewy prawy Michaelus. I szybko sklinczował Pietruczuk. Lewy na wątrobę Pietruczuka. Mocno za to oddał mu Michaelus. Przez chwilę nawet taka obrona shoulder roll w wykonaniu Dawida Michaelusa, czyli gdzieś tam aktywniej popracował barkiem, zamortyzował atak Pietruczuka. No absolutnie nie widać zmęczenia na twarzy Dawida Michaelusa. No robią swoją robotę, można powiedzieć, te pięciorundowe walki toczone w rozgrywkach Ligi WSB. Na stojąco swoją przerwę za to spędza Marek Pietruczuk. 3 minuty jeszcze zostały do rozegrania w wadze koguciej. No a potem już tylko jutrzejszy finał. Walka o 9 punktów, bo taka jest pula dla zwycięzcy turnieju. Finalista przegrany zdobywa tych punktów 7. I ostatnia runda przed nami. Znowu taka przechadzka spokojna po ringu i szukanie luki, szukanie, czekanie, czyhanie na błąd przeciwnika. Lewą ręką ustawia Michaelus teraz Pietruczuka, ale ten od razu rzucił się do ataku. Warunki fizyczne po stronie Dawida. Próba Dawida, lewy taki sierpowy z dołu. No ale nie doszedł do celu. I cała seria ciosów w półdystansie Pietruczuka, odpowiada Michaelus.
nie ma wielu spięć w tej walce. Bardziej dojrzałą postawę prezentuje nam Dawid Michelus, teraz korzysta z lin. Przepuścił atak Pietruczuka, skontrował lewym sierpowym. Ale niewygodny jest Pietruczuk, cały czas dąży do pół dystansu, nie daje za bardzo Dawidowi złapać swojego rytmu. No ale teraz zobaczmy jeden, drugi cios. No to już jest taka ofensywa, jaką znamy w wykonaniu Michelusa. No to był naprawdę długi atak, stworzony chyba z 10 uderzeń. I znowu Dawid Michelus wchodzi w ten swój rytm. No już taki zdecydowanie bardziej wojowniczy. No ale to samo Dawid prezentował nam podczas walk w lidze WSB ostatnio w Pruszkowie. Pokonał mistrza Meksyku Arona Lopeza. No i to było zwycięstwo, no, odniesione dość spokojnie. Aczkolwiek wracając jeszcze do tego, co działo się w Warszawie podczas meczu z Algeria Desert Hawks, Mohamed Kładahi był jego rywalem. Ćwierćfinalista Igrzysk Olimpijskich w Londynie i naprawdę bardzo wyrównaną walkę stoczył Dawid Michelus. Przegrał nieznacznie na punkty, a nawet wydawało się, że mógł wygrać, a teraz potężny cios z lewej ręki w wykonaniu Michelusa. Podkręcił Dawid tempo w tej ostatniej rundzie. Ale sprytną taktykę obrał na tę walkę Pietruczuk. Nie daje rozwinąć skrzydeł Michelusowi, chociaż w tej trzeciej rundzie widzieliśmy kilka takich fragmentów. Przestrzelił lewym sierpowym, wypluł ochraniacz Michelus. A więc jeszcze kilka sekund ucieknie. No już niedużo tego czasu zostało, no i równo właściwie z gongiem. Wznowiony pojedynek, trzy rundy. Oklaski dla obu zawodników. No ta trzecia runda to już było właśnie taki bardziej energetyczny Dawid Michelus. Wcześniej w pierwszym i drugim starciu spokojniejszy niż zwykle. Widzimy teraz oczywiście, dziękują sobie obaj pięściarze. Twarde warunki Marek Pietruczuk postawił, to trzeba powiedzieć jasno. Mniejszy zawodnik, niewygodny. Szukał swoich szans, zwłaszcza w półdystansie. Myślę, że dobra lekcja dla jednego i dla drugiego na pewno. A my czekamy oczywiście na to, co zapisali na swoich kartach punktowych sędziowie i kto jutro będzie boksował w finale. Pojedynku numer 4. Jednogłośnie na punkty zwycięża Dawid Michelus. Jednogłośnie na punkty wygrał Dawid Michelus z Sokoła Piła, a więc to jutro Dawid będzie rywalizował z Michałem